Cię pytania. To znaczy, czy wie Pani coś na temat skrótu GMO? Czy kupiłaby Pani w sklepie na przykład? To znaczy, słuchajcie, wiem, że chodzi o żywność modyfikowaną. Czy kupiłabym w sklepie? Teraz na podstawie tego, co słyszę, różnych tych opinii, które wyrażane są głównie w mediach, tak? Ponieważ ja nie mam jakiejś takiej wiedzy osobistej, zastanawiałabym się mocno. Aha. Czy mam kupić, czy mam nie kupić? A gdyby... Przychylam się ku tym opiniom, że jednak jest modyfikowana, a ja cenię sobie zdrową żywność, słuchajcie. Ale to dlatego, ja nie jestem specjalistą od tego, ja nie mam wiedzy, natomiast... Jakby była w sklepie i ta właśnie żywność genetycznie modyfikowana byłaby tańsza od tej naturalnej, czy skusiłaby się Pani? Nie, dlatego że ja i tak kupuję żywność droższą, a zdrową, bo zawsze zakładam, że to idzie do mojego żołądka i to ma być zdrowe. No, tak. No ja w ten sposób myślę. Jesteś już... Tak. No to co? No tyle, dziękujemy. Bardzo dziękuję. Wywiad na temat GMO? Oczywiście. Czy wiesz, co to jest GMO? Wiem, że GMO to jest żywność modyfikowana genetycznie. Dobra. A gdyby ta żywność w sklepach była tańsza od tej naturalnej, chciałbyś ją kupić? Nie wiem, ponieważ ja bym się kierował ceną, ale jakością tej żywności. A z tego co wiem, to po GMO to żywność jest lepsza. A spotkałeś się z taką żywnością w sklepach? No nie wiem, nie zwracam na to uwagi. Prawdopodobnie tak, ponieważ jest on tak szeroki, na pewno nieświadomie, ale w przypadkowej okoliczności podejrzewam, że miałem styczność z GMO. Czyli jakby pan miał, miał pan do wyboru żywność naturalną, a to genetycznie modyfikowaną, nawet jeśli by była tańsza od tej naturalnej... Przeprowadzamy ankietę dotyczącą GMO. Czy udzieliłaby nam Pani kilku odpowiedzi? No dobrze, tak. Czy wie Pani, co to jest skrót GMO? No tak, wiem. Mogłaby Pani... Chodzi o żywność genetycznie modyfikowaną. Tak. Czy kupiłaby Pani taką żywność w sklepie? Nie. Sprawdzam bardzo, jak kupuję i nie chciała Pani tego kupować. Aha, czyli... Pani ma wgląd na to. Tak. Aha, czyli świadomo. Nie jest Pani za wprowadzeniem na GMO na szeroką skalę? Nie jestem za tym, jestem przeciwna. Nawet jeśli by było to dość opłacalne? No, ale bierze się pod uwagę chyba to, co jemy i żebyśmy mogli byli zdrowi, a nie to, co jest tańsze. Bo to nie jest takie, nie idzie w parze. Aha, dobrze. O, tu już jesteśmy w pierwszej etapie. Prowadzamy ankietę dotyczącą GMO. Powiedziałabyś tam na kilka pytań? Tak. Czy wiesz, co oznacza skrót GMO? Proszę, a skąd dowiedziałaś się na temat tego? Z lekcji biologii u pana Bałuki. Aha, coś więcej? Na lekcjach biologii mieliśmy kilka tematów dotyczących genetycznie modyfikowanych organizmów. Aha, a czy bezpośrednio spotkałaś się na przykład z żywnością genetycznie modyfikowaną? Tak, parokrotnie w sklepach widziałam produkty zawierające GMO albo zrobione z GMO. Czy jesteś za przeprowadzeniem na stałe, wprowadzeniem na stałe do obiegu tych produktów? Raczej nie. Dobrze, dziękujemy. Bardzo.
nad tym nie analizowałam, może tak dokładnie, ale na pewno. A czy gdyby ta żywność była tańsza od naturalnej, byłaby Pani chętna kupić ją w sklepie? Nie do końca, jeśli mogę tak własne zdanie wyrazić. Kieruję się raczej jakością niż ceną, chociaż oczywiście cena też ma dla mnie znaczenie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Sound to me like that's just a man with the bone. Sure having himself a ball.